Mes amis, préparez-vous à la vérité. La vérité du film. La vérité. Dzisiaj wam powiem o czymś bardzo krótkim, bo jest to portugalski horror krótkometrażowy, który trwa tylko 16 minut, także można go sobie obejrzeć na deser po obiedzie na przykład, albo po prostu w jakiejś wolnej chwili, także na pewno każdy z was będzie w stanie to nadrobić. Zapraszam na krótką recenzję i będzie parę spoilerów, bo jest to na tyle krótkie, że no ciężko ich uniknąć. Mógłbym również zrobić streszczenie, ale w sumie bardziej sensownie tutaj jednak brzmi właśnie ta recenzja spoilerowa. Tak jak wiecie, raz całkiem niedawno mówiłem o materiale, który trwał 30 minut i wyszło mi 15 minut streszczenia plus takiej analizy, ale tutaj zarazem i recenzja i streszczenie będzie w sumie w jednym, bo streszczać też dużo nie ma czego, to by trwał 2 minuty pewnie ten filmik, także postaram się krótko po prostu to omówić. Mamy ekipę filmową, która wyrusza powiedzmy w serce dżungli, żeby kręcić właśnie horror. No i natrafiają na takie pewne, powiedzmy, siły, które będą chciały się na nich, może powiedzmy, zemścić za to, że naruszyli ich teren. A lokalizacja tego ich kręcenia to jest jakiś stary cmentarz, a faktycznie w takim miejscu mogą się zadziać jakieś różne dziwne rzeczy, co już wiemy z przeróżnych horrorów, prawda? No i to jest bardzo specyficzny film, mamy tak naprawdę 5 minut dialogów i chodzenia po tej dżungli, takiej wymiany zdań między bohaterami. Później przez 5 minut to jest soczyste gore bez dialogów. Później mamy znowu trochę gadania i później na końcu znowu gore. Akcja tutaj polega na tym, że mamy zabójcze banany, które po prostu terroryzują naszych bohaterów. Oni właśnie natrafiają jakby na teren, gdzie te banany się znajdują i one się niemiłosiernie zdenerwowały, zirytowały i zaczęły tych bohaterów siekać. I w ogóle po tym właśnie przejściu, jak już pogadają sobie, po tym jak mamy troszeczkę tutaj dialogów między tymi postaciami, no to zaczynają właśnie naparzać ich te banany. Oczywiście jest to zrobione dla beki w pewnym sensie, ale trzeba przyznać, że poziom realizatorski, pomijając może efekty specjalne, stoi na naprawdę całkiem niezłym poziomie, bo efekty gore są troszeczkę sztuczne, ale jest bardzo dużo krwi i nie wygląda to źle. Latają oczy tutaj, właśnie banany wbijają się w różne części ciała, czy odcinają ręce nawet sobie, znaczy bohaterom, tak? Czy głowę, czy jakieś tam różne rzeczy. Także faktycznie śmiesznie to wygląda, ale też jest taki splot sytuacji, gdzie nie tylko te banany ich atakują, tylko oni sami panikują i jakby niechcący sami właśnie siebie zaczynają też atakować. Na przykład jeden gościu niechcący odcina drugiemu rękę, czy po prostu nadziewa się na jakiś pal i to po prostu taki splocik akcji, który ma śmiesznie wyglądać i robić robotę. I w pewnym sensie robi, jest to jakieś tam zabawne, pomysłowe, kreatywne, także na pewno bardzo specyficzna produkcja. Też specyficzna wymiana zdań między bohaterami, czy samo otwarcie tej krótkometrażówki też stoi na takim dosyć swoistym, powiedzmy tutaj, wydźwięku. Fragmenty oczywiście wam pokażę, żebyście mieli jakby zarys sytuacji, taki kontekst, co tam się dzieje i jak to mniej więcej wygląda. Znajdziemy tutaj również bardziej zauważalne bądź mniej nawiązania do innych horrorów, ale tak naprawdę przez te 16 minut to wydarzy się właśnie tylko tyle, że po wstępnej takiej gadaninie, no głównie jest to tak zmontowane, że tylko banany napierdzielają, później oni sami się tam gdzieś właśnie nadziewają na różne rzeczy, później przenosimy się z tej dżungli do miasta i tam też już kilka takich losowych dosłownie scen, w których też bohaterowie mają styczność z bananami, na przykład ktoś zamawia jakiś deser bananowy, więc banany się irytują i zabijają tę postać, tak? Bo właśnie ta pierwsza połowa tych 16 minut to jest dżungla, nie? Tak jak mówiłem. Później różne miejsca w jakimś tam mieście. No i też jest jedna akcja pod koniec w mieszkaniu, gdzie koleś ogląda, jak laska je banana w seksowny sposób i on się do tego masturbuje, a jakiś banan się zirytował, przebiegł całe mieszkanie i powiedzmy to, nazwijmy po imieniu, wszedł mu w dupę ten banan, wbił mu się w dupę, może to lepiej będzie brzmiało, albo w odbyt, żeby nie było, że brzydko mówię znowu. I tak to mniej więcej wygląda. Więcej się dowiecie z fragmentów, czy tutaj jeszcze coś jest sens omawiać? W sumie nie, bo już skończyłem chyba, już się skończył ten film, 16 minut naprawdę szybko mija. Także tylko podsumowując krótko,
Efekty specjalne akurat są na średnim poziomie, ale za to jest bardzo krwiście, jest dużo obciętych właśnie kończyn, krew się leje litrami powiedzmy, tutaj banany robią siekę, bohaterowie sami sobie robią siekę, także głowy, ręce, nogi, oczy, zobaczymy wszystko z takich właśnie tutaj sekcji gore, bym to nazwał. Albo może nawet nie tyle co wszystko, ale faktycznie jest tego sporo, tym bardziej jak na krótki film. Czasem w pełnometrażowych filmach gore widziałem mniej gore, także spoko. Jest tutaj zabawa oczywiście formą, konwencją, w ogóle gatunkiem, także w tej kwestii, jeżeli ktoś lubi takie porąbane rzeczy, no bo atakujące banany nie należą do powiedzmy racjonalnych czy jakichś normalnych rzeczy, tak, w kinie w ogóle. Ale faktycznie jest fajna zabawa dla fanów gatunku, powinno to być w jakiś sposób dostarczające, chociaż na taką 5 na 10 ocenę. Ode mnie to akurat jest 6, dałbym serce, ale no aż tak mnie to nie urzekło, jednak naśmiałem się w momencie takich mordów przez banany, także całkiem po prostu zabawna i zacna produkcja. Naprawdę z takim fajnym, powiedzmy, pomysłem jakimś tam nowatorskim i realizatorsko to też wyszło naprawdę dobrze, bo ładnie tutaj pracuje kamera w paru miejscach, także spoko, wszystko jest czysto, jakby dialogi, dźwięki i tak dalej. Tak największe po prostu pole do życzenia tutaj by pozostawiały właśnie same efekty, ale nie pomysłowość na to, co się dzieje, tylko właśnie na przykład sztuczność taka, która się wkrada w paru momentach. W każdym razie, jeżeli chcecie obejrzeć Banana Motherfucker, trwa 16 minut, naprawdę w przerwie do kawy można sobie zobaczyć, bo myślę, że warto. Dużo osób uzna to za nieporozumienie i oceni na jeden. W pewnym sensie tak jest, ale pamiętajcie, że jak oglądacie takie coś, to trzeba zrozumieć założenia twórców, po co oni to zrobili i co z tego wynika. A wynika to z tego, że jest zabawa, są nawiązania i jest zabawa po prostu gatunkiem, tak? Tak więc jeżeli kogoś to kupuje i ma takie poczucie humoru, powiedzmy, w które się to wbije, to ok, jeżeli nie, no to trudno, ale i tak dla mnie się akurat spodobało, także 6 zostawiam na Filmwebie. Jeżeli ktoś miał z tym styczność, z tym portugalską krótkometrażówką, to dajcie znać. Jeżeli nie, możecie, tak jak mówiłem, nadrobić i dać znać w komentarzach, jakie wrażenia na Was wywiera coś tego typu. Także piszcie i z Wami się już dzisiaj żegnam. Było trochę krócej, bo nie ma o czym mówić tak naprawdę za wiele. Także do zobaczenia.